No nic, czas najwyższy wybrać nowe pole w naszej przygodzie. No to co? Tutaj? O, widać, że... Oj! Chyba się będą tłuc o te pola. To znaczy, że musi być dobre. A jak musi jest dobre, to ja się będę również tłuc. Oj, nie ma takiej opcji. Nikt nie będzie mi kraść mojego pola. Patrz, jak się pcha dziewoja. Nie ma takiej opcji. Ja tu ląduję. Ha, odpuścili w końcu. No, trochę za te pole zapłaciłem. Joshua, to w ogóle nie ma już pieniędzy. Bankrut. Dobra, jeszcze trzeba udziały kupić. Dobra, no to co, zaczynajmy. 55 ma Daisy, najbardziej jest najbogatsza. Czyli możemy kupić to za około 20, czyli ona kupi to za około 27. No to my tak za 30 powinniśmy kupić, co nie? Za 30 to myślę, że będzie optymalnie, żeby kupić tutaj udziały, a 5% to dużo. Czekamy. Czekamy. Co się stało? Kurwa, co się stało? Halo! Halo! Co się stało? Co się stało? Czemu ja tego nie kupiłem? Halo! Przecież nacisnąłem stop! Co się stało? Czemu nagle mi przerwało kupowanie? Co tu się wydarzyło? Widzieliście, co to było? Przecież nacisnąłem stop i nagle mnie wyrąbało stamtąd! Jak kupiła? Byłem pierwszy, nacisnąłem przycisk! Przecież pierwszy nacisnęłem! Ale oszukała. Ale mnie oszukała. Oszukała mnie! Oszustwo! Pobite gary! Kurde. Ja cię kręcę, człowiek się stara. Tak go oszukała baba, niewiarygodne. Dobra, no nic, bywa i tak. Zostaliśmy czaty oszukani, po prostu świecie. Tutaj jest, no dobra. Panie koniu, proszę pędzić, proszę sprzedawać towary, bo dobra cena. Dobra, tutaj widać, że Gostek też jakiś biznesik ma. No dobra. A dobra, dawaj to, pokaż co tam masz, człeku. No i pięknie, co nie? Mamy dobrą cenę tutaj stałą, więc troszkę na razie posprzedajemy. Dobra, myślę, że można wstępnie już udyć pierwszych krecików, co nie? Żeby, o, żeby kreciki nam poszukały. No wiadomo, żeby poszukały nam kreciki tego, co my chcemy, czyli... gazu! No, masakra, też byłem oburzony, oburzony strasznie byłem. Tu już widzimy, że coś jest. Tutaj mówisz bałwanie. No on coś tam znajdzie, bo ja widzę, że tu już jest. No właśnie, tutaj tylko coś znalazł nowego. Kamień. Okej, a jeszcze jakieś pola są? Ale na razie znowu jest ta podobna sytuacja, nie ma żadnego gazu, nie podoba mi się to ani troszkę. Gaz jest bardzo potrzebny. Gdzie jest gaz? Ten też coś znalazł, ale nie wiem co, bo go nie widzę tego w ogóle.
I tutaj coś znaleźli obok. Interesting, ale to pewnie też pod ziemią, bo tutaj chyba na tym poziomie raczej nie. O, tutaj coś jest. No, żeby tylko, żeby jedno. Tutaj widzimy, że dwa są fajne pola. Dobra, będzie trzeba też magazyny zbudować, of course. Duży magazyn, fajny magazyn. Dobra, na razie zgromadźmy trochę w magazynie, bo czas najwyższy poszukać gazu, którego tu nie ma. Czemu tu nie ma gazu, ja się pytam. Czemu znowu mapa, gdzie nie ma gazu? Jak ja tu mam pracować w takich warunkach? Jak tu nawet gazu nie ma w tym tęczu? Kwiecień jest, a my jeszcze nie mamy ani jednego gazu. To oburzające. Gdzie jest gaz, ja się pytam? Gdzie jest gaz, gdy go potrzebujemy? O, znaleźliśmy gaz. Ja pierdykam, no dalej to się chyba nie dało tego gazu umieścić, co nie? No nie wygląda to za kolorowo, jest strasznie daleko. Musimy się jeszcze trochę obniżyć, żeby go w ogóle można jakkolwiek było otoczyć. No to jeśli to będą nasze gazy, no to coś marocznie widzę, coś nie widzę na razie. I tu jest gaz? Tu jest gaz? Chyba tu jest jeszcze gaz, widzimy, że tu jest odrobinkę gazu. Tylko strasznie ten, jakby to nazwać, strasznie ten gaz jest wysoko. Tak? O, proszę, lol, że się tyle zmieściło. To jestem w szoku, że się dwa superiony tak obok siebie zmieściły. Dobra, musimy trochę i tak posprzedawać tej ropy, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze. Dobra, posprzedawajcie to, bo i tak potrzebujemy tysięcy, żeby tutaj cokolwiek zdziałać. Dobra, otoczmy to w miarę możliwości. Niech tutaj to już poszerza ten gazy. A, dobra, cena jest nawet. Dobra, niech on tu się już tutaj już te powiększa się. No i tutaj też tak. No co tutaj dużo gadać, no to tak powiększymy ile się da. Czyli o troszkę po prostu. No nic, tutaj za dużo i tak nie wskuramy, co nie? Bo z tego co widzę, tu już chyba gazu, chociaż tu jeszcze jakieś rzeczy się nam zwolniły. Więc możemy zobaczyć. Ale gazu chyba nie będzie. O bogowie! Co tu się... okej. Okay. Dobra, możemy to chyba zatrzymać już, tak? I guess, możemy. Bo już mamy wystarczające pieniądze. Tysiąc złotych raptem za przekopanie się z jednej krawędzi na drugą? Żaden pieniądz. No ogólnie to trochę kosztuje, ogólnie to... Nie powinniśmy wydawać to w ten sposób, ale... To bogatemu zabroni. To? Ktoś mnie zasubskrybował i jeszcze nie zauważyłem. No i w każdym razie Vainero, no i gratulacje, jesteś na pierwszym miejscu i obstawiam, że raczej tak szybko nikt ciebie nie pobije. Raczej tak szybko nikt cię tutaj nie pobije, więc klasa. To w ogóle działa? To już nie działa, to już się nie powiększa, bo już jest max powiększone. Nie no, kozak. To jeszcze trochę się powiększa. Minimalnie, dobra. No nie, coś tam z tego będzie, z tych gazów, ale... Ale szału nie będzie. Szału nie będzie, tyle wam powiem. Ulepszenie też 1000, no to nieźle, czaty. Powinniśmy to po prostu tak połączyć i tyle. I to poczekać, jak się tutaj ropa cała skończy.
Zamiast tu budować ten śmieszny tunel, to powinniśmy to właśnie w ten sposób co najwyżej połączyć. Tak sobie teraz myślę, że niepotrzebnie. O, w ten sposób co najwyżej. W ten sposób tak, ale nie, nie ta, nie to... Ten tutaj, ten tunel to było zmarnowanie tysiąca zł, tysiąca tych, ale no trudno. Jak to się mówi, bywa. Znaczy wiesz, no jak jest tutaj, no to już sobie tutaj go odblokujemy. Bo tutaj fajnie jakby to się skończyło już, to wtedy byśmy mogli, wiadomo. Co tam mówisz? To nie koniec, patera, o bogowie. O bogowie, coś się zbliża. O bogowie, Wajnero coś szykuje. Co się teraz wydaje? Wydarzy. Dobra, wracamy do giereczki. Trochę się tutaj nam ciekawa sytuacja stała. No to co? Tutaj jeszcze coś zbieramy. Jeszcze tu jakieś reszki są zbierane, ale chyba już jest. Chyba jest wsio. Odpalamy. Poczekajcie, zatrzymaj to, bo ja muszę się skupić, bo teraz wiecie, teraz jest taki. Teraz tyle się wydarzyło, że człowiek się. O, dobra, dobra. To za. O, nie, nie, nie. Poczekaj, bo ja nie mam nawet pieniędzy za bardzo. Sprzedajmy tu jakiekolwiek drobne. Żebyśmy tu mieli cokolwiek. To zablokujmy. Teraz tak, to zablokujmy. To zablokujmy. I tak, odblokujmy to. To też odblokujmy. I to odblokujmy. Tutaj zróbmy takie coś. A co tam? I tutaj też, i tutaj zróbmy to. Dobra, i tutaj zróbmy to. Niech to się, niech tutaj se leci to już. Co nie? No i co? Dobra, i roztegujemy to. Dobra, czas tu trochę to wybustować. Tutaj oczywiście ten... Dobra, bustujemy to. O, mi wakacje chodziło o donaty po... A mi o wakacje chodziło, że donaty podbije. No i klasa! Tak? To o to chodziło? O bogowie! O bogowie! Dobra, nabijamy. Czekamy na dobry moment, jeszcze nie. A dobra, już w sumie, bo nie mamy tego tak dużo, jak się, jak sobie myślałem, że mamy. W sumie nie mamy aż tak dużo tego gazu, więc... Tak sobie myślę, że jednak teraz, bo... Bo nie mamy jednak tak dużo tego, jak mi się wydawało, że mamy. Dobra, ile tam koni mamy, to tworzymy. Sprzedamy to wszystko i heja. Dobra, no mogę też być lepiej. W sensie, jak zwykle trochę nie wyliczyłem. Znaczy nie, tutaj to z gazem źle zrąbałem. Za szybko go odkryłem. Ale, jak, że tak powiem, hajsik też jest dobry. No, nawet bym powiedział ekskluzywnie dobry, więc jest kozak. Pięknie, co nie? Ta rura, co wykopałeś z NK, nawet się nie przydała. Nie przydała się? No, nie przyda się. No trudno, biznes to biznes. Czasem coś się przyda, czasem nie, ale zobaczcie. I tak zarobiliśmy 69 tysięcy. Jak na sytuację tutaj taką randomową. Jak na taką randomową sytuację, to powiem wam, że pieniążki też się nały ładnie zgodzić. Zobaczmy, jak tam wyglądała sprawa z terenem. 44. O bogowie, 17 tu trafiła. Masakra. O kurde, a tu same jakieś takie beznadziejne tereny już będą chyba. Chyba, że zaryzykujemy i uderzymy gdzieś tu, mając nadzieję, że będzie coś lepszego, bo tak może być też. Tak chyba zrobimy, wiecie co, czaty. Zaryzykuję i ja sobie gdzieś tutaj walnę. Chociaż kurde, tu są lepsze oceny. Tu jest 64, mogliśmy... A zresztą. Nie będę się z nimi kłócić. Poczekaj do przyszłego roku, podwyżkę dostaję. O, Luki, czyś byś rzucał tutaj wyzwanie? Dobra, mam wrażenie, że tym razem mogliśmy zrobić bardzo zły biznes. No, mówi się trudno, nie ma co, nie ma co płakać. Tak czy siak, aukcja udziałów. 5 zł, tym razem kurwa 43, ona kupuje to za 24 powiedzmy. Dobra, ona, no kupi, ja muszę za 20, dobra, ja muszę, kupię to za, nie wiem, 30 to kupię. Będzie 30, kupuję to. Tym razem się nie dam oszukać, bo ostatnio troszkę na skraju i po prostu Daisy mnie wyprzedziła. Muszę mieć trochę więcej tych procent, bo powiem wam, że nie wytrzymam.
Ja już dostałem i premię. No właśnie, tak czułem coś, że chyba jakoś do powodzi się. Dobra, uff, dobra. Kupione 5%. Nikt nie będzie kraść tutaj moich zasobów. No i idziemy dalej kopać. Ekspert potem jakiś? No kurwa, oczywiście, że tak. Zaczynać zawsze trzeba od lamusiarskiego poziomu, żeby potem wleciał poziom profesjonalny. Co nie? Chociaż zastanawiam się, czy na pewno dobrze robię. Wszystko robię tak, jak powinienem. Bo może jednak popełniam w tym wszystkim jakieś karygodne błędy. Może, wiecie, może nie robię tego tak, jak powinienem, nie robię tego ekonomicznie. No, to jest takie, to jest dobre pytanie. I w sumie zastanawiam się czasami, czy na pewno robię wszystko tak, jak powinienem. Czy może powinienem jakoś lepiej tutaj zarządzać tymi surowcami. Dobra, idźmy tutaj obok, bo on tu ma jakiś biznesik kolejny. Dobra. Tutaj to troszeczkę posprzedajemy, bo wiemy, że z tego będzie pieniądz. Ja wiem, że z tego będzie pieniądz, bo ja czuję, że z tego będzie pieniądz. Tu swoją drogą zaraz chyba podskoczy cena, nie spada. Z tego będzie ładny pieniądz. I teraz tak. Na pewno będziemy potrzebowali, to nawet nie ma o czym gadać. Na pewno będą potrzebne zbiorniki przytrzymujące. Na razie weźmy takie coś. Starajmy się do tego trochę oszczędniej podchodzić. Mam wrażenie, że za dużo hajsów tak przewala. Teraz dawaj im ci tych poszukiwaczy. Dajmy ich czterech, bo oni na pewno znajdą. Co nie? Pytanie, czy jeszcze się... Właśnie zastanawiam się, czy kretów nie puszczam za wcześnie, szczerze mówiąc, wiecie? Mam wrażenie, jak masz tego typka, co ci macha czapką, to puść tam kreta, aby pokazał, gdzie co jest dokładnie, aby sobie gazu nie psuć. To kreta? No, niby tak. Dobra, puśćmy te kreciki. No dobra, puśćmy tu. Bo to 500 zł wydajesz na krety w sumie. I on tu znajduje. Tu znajduje. I tutaj na pewno będziemy musieli to postawić drugie, bo to nawet nie ma o czym gadać. Dobra, postawmy. Pomału idźmy. No ja raczej chyba trzeba tych kredów trochę popuszczać, wiecie? Właśnie pytanie, czy może w takim razie zamiast tych gałganów lepiej puścić krety? Nie wiem, czy nie wyszedłbym na tym w sumie troszkę lepiej. Właśnie myślę. O, mamy gaz, widzicie? Mamy gaz, czyli to trzeba tak trochę okrążyć, trochę tak okrężnie, tak nie podbijać za bardzo, bo tu można ładny krąg zrobić. No. Dobra, tu już widzimy, że tutaj jest ten gaz, to jest ładnie, ładny wynik. Tutaj w ogóle ładnie też rośnie hajsik nasz. I tu też jest gaz na środku, widzimy. Pytanie tylko, gdzie są w takim razie tutaj? Czyli widzicie, tu jest taki gaz, można go ładnie, ten gaz można tu ładnie otoczyć, powiem wam. I tu ładnie można go nagrzać, co nie? Tego tak samo. Pytanie, czy w pobliżu tutaj, bo on tutaj cały czas szuka. Można właśnie zrobić coś takiego, co ja teraz będę robił. O, tak mniej więcej to zrobić. Trochę kosztuje to, ale zaczniemy to ogrzewać gaz potem. Jak wydobędziemy to oczywiście ropę. Ej, no zaraz się tu okaże, że tu już ropy nie ma żadnej, że to jest koniec. No to wtedy powiem wam, że chyba nie za bardzo jednak te wydobywanie. Jeśli okaże się, że to... Wiecie, jeśli okaże się, że tu już jest koniec ropy, bo ten gościu... Ej, tu chodzi... Ej, tu już nie ma ropy, gałgany, to jest wszystko. Ej, to jest koniec ropy, to jest chyba naprawdę koniec ropy, tu już niczego nie ma. Gościu chodził, nic nie znalazł, to jest ten. To jest ten. To jest bardzo mały teren. To koniec. Już niczego nie ma. Ja cię kręcę, przecież to jest... Tu jest fajnie, można byłoby otoczyć to, ale... My na tym nie zrobimy dużego pieniądza. No właśnie składuję już. Albo nie wiedziałem, że to jest tak mało ropy. Nie spodziewałem się tego. Kurwa, najgorzej, że jeśli to chcę otoczyć, no to to też kosztuje, kurde. Widzicie? Jakby się... Tak... Kurwa, no nie wiem, czy dam radę to otoczyć. Tak właśnie kminię se.
Tak można? Można? Ulala, chyba się to... Chyba nie do końca... Chyba nie będzie mi na to stać ostatecznie. Tak mi się wydaje. Mam leciutkie wątpliwości. Nie puszczaj 7 do sprzedania, tylko tak po 2-3 sprzedania na początku. Nie puszczaj 7 do sprzedania. Aha, okej, kumam. Dobra, no nie wiem. Nie wiem, czy uda mi się to ogrzać, szczerze mówiąc. Na razie zbieramy te zasoby, które tu jeszcze są. Troszeczkę tam sprzedaję, bo to będę chciał zamknąć tutaj. W sensie to będę chciał zamknąć. No dobra, to zostawmy, bo to na razie działa tu ładnie. W sensie tu ładnie to wlatuje, w sensie ciągniemy tymi najtańszymi rurami. Ale kurwa. No coś czuję, że dużo hajsu z tego nie wyciągniemy. Dobra, tak trochę, o, wystarczy na razie. W sumie nie wiem, czy wystarczy. Jak musimy tutaj to zamknąć, to jeszcze trochę by wypadało sprzedać. To czas się napić, dokładnie, dobrze powiedziane, czaty. Dobra, to możemy chyba tu już szybko zamknąć, tak mi się wydaje. Spróbujmy to zrobić. Zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle. Nie wyszło, nie wierzę. Chyba jednak tutaj trzeba zrobić, bo to chyba jest za blisko, nie grzeje. A nie, bo tu jest niezamknięte. Dobra, nie było tematu. A, zrąbałem! Jednak grzeje. Myślisz, że tutaj coś niżej jeszcze jest w sumie? No dobra. No i znowu musimy trochę posprzedawać, bo nie mamy nawet, żeby jak to zablokować tu. Ropy mi ciągnie po lewej, no bo już się skończyły zasoby jakiekolwiek. Właśnie to jest problem, to jest biedacki teren. Tu nie ma pieniędzy, tu już nie ma na nic, co nie? Tu już nie ma na nic pieniędzy. O, dobra. To się powiększa, powodzy, dobra. Się powiększa ten. Dobra, no, powiem wam tak. Ogólnie, no, to se połączymy. Ale marno to widzę. Marno to widzę. No dobra, zobaczymy, jak to się powiększy. Trochę się tam powiększa, widzimy. Znaczy, nie widzimy, ale czujemy, że się powiększa. Dużo pieniędzy raczej z tego nie będzie. Tak powiem. Październik. No i już dupa, już musimy w sumie zacząć działać, bo już czasu brakuje. A tu w ogóle zacząłem... A, zresztą. No powiem wam tak, no nie był to... Nie był to najlepszy na świecie biznes. To moglibyśmy teoretycznie poszerzyć, ale to możemy poszerzyć co najwyżej. Bo z dwóch źródeł będzie szło. To coś tam szybciej przyspieszy nam. Bo iść nam z jednego źródła, z drugiego, to no, nie jest najgorzej. No trochę tego gazu się na niech powiększyło, co nie? Ale już mamy ostatni miesiąc zaraz. Więc zaraz będziemy musieli, jakby to wam powiedzieć luźno, no zapierdzielać, żeby to zadziałało jak trzeba. No dobra, coś tam zaczynamy to sprzedawać, bo przecież mamy tego tyle co nic. O bogowie, niewiarygodne, co za lamusiarstwo, nie wierzę. Dobra, wiecie co, mamy tego tak mało, że jeszcze chyba się wstrzymam. Jeszcze się wstrzymam, niech to trochę wywinduje, chociaż odrobinkę. Było poczekać, no troszkę tak, ale dobra. Jeszcze poczekajmy.
Jeszcze poczekajmy, niech sobie to leci na spokojnie, pomału, tutaj cienkie rury są, więc to pomału leci. No, pomalutku. Za wolno jak na moje. Bardzo wolno. Halo, niech może trochę lecieć szybciej. Dobra, sprzedajmy to, nie ma sensu tego ciągnąć. Ogólnie rzecz biorąc, pole prawdopodobnie z bardzo małą ilością ropy. Zaryzykowałem troszkę, udając się tutaj. Z jednej strony mogłem się tego spodziewać, ale z drugiej strony, no wiecie, no jak to nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to się mówi. Tak, ogólnie no... No nie będzie z tego terenu dużo pieniędzy. Zresztą, sami zobaczcie, zarobiliśmy z tego marne grosze. Dobra, no trudno, zobaczmy jak... O, tutaj faktycznie tutaj mi coś nie wydobyło. Coś chyba źle tam zrobiłem. Dobra, nie szkodzi. No hajsu za dużo, wiadomo, wiadomo, zrąbaliśmy. Zobaczmy tak z ciekawości, jak to wygląda z terenem. Faktycznie 22, mieliśmy bardzo mały teren. Wszystkie te małe tereny już były, więc jakby... Chyba nie ma o czym gadać ogólnie rzecz biorąc. Mały teren i tyle był, tyle w temacie. Możemy co najwyżej, nie wiem, sobie spróbować ten teren znowu wziąć teraz. Oni się będą tłuc o niego, ja tak samo. Nie mam takiej opcji. No i proste, że tak. Dobra, kolejne co? To będą się oczywiście akcje kłócić. Tym razem 2%, co? 2%? Muszę mieć te 2% przy 25 czy przy 26 tysiącach kupują. No to znowu muszę około 30, żeby tak bezpiecznie to około 30 muszę kupić, taka jest prawda. 2% musi być moje! Blady, a ty masz wszystkie ulepszenia kupione? Tak, wszystkie ulepszenia kupione już mam. Teraz tylko idziemy w górę już. Dobra, nie, czekaj. 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 Dobra. No i 2% kolejne kupione, 66, pięknie. Chodźmy tutaj do knajpy jeszcze zobaczyć. O, fajne rzeczy. Dobra, może być. No i co? No to w drogę. Ile procent by być burmistrzem? 50%, ja już dawno jestem burmistrzem. Takie są zasady. Mimo, że dalej jestem burmistrzem, to wiecie, no i tak walczę. No. Dobra. Tutaj drugi zbudować? Nie, tu przetagujemy w ten sposób. Trochę oszczędniej wyjdziemy na tym. Ale zarabiać na ropie lubisz. Jeszcze jak, kurczę. Jeszcze jak, byczku. Zresztą, kto nie lubi zarabiać na ropie? Chyba każdy. Dobra, konie sprzedają. Dobra, zwiększmy im trochę tą... że tak powiem. Dobra, no i co? Dawaj tych poszukiwaczy przygód. Trzech, no dobra, no kryciki, no dobra, puśćmy te krety, no puśćmy te krety. Bo chcemy wiedzieć, czy tutaj jest już... W sensie tu generalnie będzie mało ropy raczej, co nie? Tego możemy być pewni, że raczej to jest teren, gdzie jest mało ropy, więc musimy i tak... Tak mi się wydaje, że działać ostrożnie. Blady, ty przeszedłeś po tym crafta? Tak, przeszedłem, ale jeszcze nie osiągnąłem... Nie wymaksowałem, że tak powiem. Czyli tutaj powiadasz. Tu jest. Dobra, dobrze wiedzieć. Też nie chcę w takim razie za blisko i tu jest. W takim razie też nie chcę za blisko podejść, a to będzie można fajnie otoczyć, co nie? A to nie, no, no dobra, no to też nie przesadzajmy. Idźmy po prostu pomału w dół. O, tutaj ładnie, o jest źródło. Dobra, źródło działa. W sumie magazyn musimy zbudować jeden chociaż. Najlepiej od razu ten powiększony. No, niech tutaj magazynują, dobra, i tu mamy kolejne źródło.
Ale kurczę, nie wiadomo jak głęboko w sumie, wiecie? To równie dobrze może być tutaj. O, tutaj widzicie? Właśnie o tym myślałem. Dobra, tu jest fajnie, bo to jest pole. I tutaj też gościu coś znalazł. Tu już inną rafinerię zbudujemy, bardziej się będzie opłacać. Dobra, na spokojnie, tu w ogóle lepsze. Dobra, niech jeden koń tam coś sprzedaje sobie. A reszta nie gromadzi tutaj. Tu jest gaz na pewno i tu jest gaz. Fajnie byłoby go zająć się nim, żeby go zacząć, tak powiem, pielęgnować już. No, na przykład coś takiego zrobić tu wokół. Musimy zacząć sprzedawać, niestety, biznes to biznes. Mało ropy najgorzej tu będzie, więc my nawet nie zdążymy dobrze wypielęgniować ten gaz i będziemy pewnie musieli go sprzedać za życie. Tak obstawiam. Trochę bieda na tym polu, no bieda to mało powiedziane, jest żenada. Najgorzej, że w ogóle zrobienie tego, co ja chcę zrobić, wymaga zamknięcia wszystkich zaworów. Ja zapominam, że zamknięcie wszystkich zaworów to jest koszt 150, co nie? To jest ogromny koszt, co nie? No ale dobra. Już róbmy tutaj to. No dobra, i ten gościu niby tutaj coś, nie wiem, coś tu wykrył, kurczę, nie wiem sam już. No to jeszcze jest drugi gaz. Ale kurczę, nie wiem, gdzie jest ropa tutaj kolejna, powiem wam szczerze mówiąc. Ten gościu nic już nie może znaleźć. Kurwa, gdzieś tu jest ropa? Tutaj? O, jest, dobra, znalezione. No, marnie to wygląda. Po lewej nie wydobywa, no bo nie miał co wydobywać. Dobra. Dobra, no tu jeszcze jest gaz, ale nie wiem, czy nawet dam radę go otoczyć wystarczająco mocno. No dobra, toczyć się go udało. Ale zawory już na przykład nie zamkniemy. No, musimy troszeczkę posprzedawać, żeby zamknąć zawory jeszcze. Żeby mieć 600. A potem jeszcze, żeby je otworzyć, żeby było jeszcze śmieszniej. No to wiecie, zamknąć to jest raz. Ale musimy je zamknąć. A potem móc je jeszcze otworzyć, więc wiecie jak jest. Czyli musimy mieć raz, dwa, trzy, cztery. Nie, dobra, aż tak nie musimy mieć. Zaraz to policzę, ile musimy mieć. Powiedzmy, że tu będziemy. No tu będzie łatwiej wywindować ceny, bo jest bliżej. Będziemy musieli otworzyć tak. Raz, że zbudować tutaj gaz do środka. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, żeby zamknąć. Sześć. Czyli 6 razy 150, no to z 1000 jeszcze potrzebujemy. A już się zaraz cała ropa skończy tutaj na tej mapie. No to sami sobie odpowiedzcie, na jakie to bogate pole jest, co nie? No za bogate to pole to nie jest, tyle mam do powiedzenia wam. Za bogate pole to nie jest. Dobra, 1000 mamy, powinno starczyć. Niepotrzebnie super silo zrobić. No niepotrzebnie. Tak, niepotrzebnie. No dobra, kto mógł wiedzieć. No
Dobra, no tu musimy to złączyć na pewno. To zamknijmy. To się już nie powiększa, więc tu możemy otworzyć na spokojnie. Dobra. Dobra, musimy, październik już jest, dobra. Chyba musimy zacząć działać. No dobra, nie ma co. I tak nas nie stać trochę, więc i tak musimy trochę posprzedawać. O kurwa, za szybko. Nie, 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 stop! A zresztą. Nie chcę, już leci. Niech już leci, kurczę. I tak dużo z tego nie wyniknie, jak mam być szczery. Bo za dużo to i tak nie mamy. W sensie, gazy mamy zarąbiście, duże pola gazu, ale... No jakby to wam powiedzieć, to... Nie, nie, nie mam hajsu, żeby powiększyć rur, wiesz? Żeby powiększyć rury, tak jak wam powiem, szczerze mówiąc. Po prostu nie mam hajsu, żeby powiększyć rury. Więc tak naprawdę mogę tylko czekać. Fajnie, tu mocno powiększyłem to, ale no... No dobra, poczekamy jeszcze chwilę. Mamy jeszcze trochę czasu. Za trójkę myślę, że spokojnie sprzedamy. No, tak mi się wydaje. Tak jak patrzę... Czy mógłbym wziąć pożyczkę? Mógłbym, ale nie wiem, czy bym ją zwrócił w sumie. Wiesz? Ciężko stwierdzić, czy by mi się zwróciła w sumie. Czy już jest? Fajnie, fajnie to rozrasta, to trzeba przyznać. Dobra, nie ma chyba co, sprzedajmy już to, co tam jest. No i proste, że tak. O, tu jeszcze był LOL, nie z, ukryty taki. No, nie był to najlepszy mój meczyk, przyznam się szczerze mówiąc. Chociaż biorąc pod uwagę, jak pozostałym poszło, to chyba poszło mi najgorzej. Zobaczmy, jak to w ogóle wyglądało. O bogowie, oni też nie mieli łatwego terenu. Ja pierdykam, zobaczcie na to, jaki beznadziejny teren jest wszędzie. No, tu już chyba wszędzie taki teren będzie, XD, no. Chyba tu już wszędzie będzie taki teren, ale niedługo chyba też ukończymy grę, bo poczekaj, spojrzę na to. 4, 4, tak, jeszcze dwa rozdania i chyba gra ukończona.